Pokrywa bagażnika jest sterowana elektrycznie. Można ją automatycznie otwierać i zamykać za pomocą elementu sterującego na tablicy wskaźników, pilota zdalnego sterowania lub przycisku na pokrywie bagażnika. W razie potrzeby można w dowolnej chwili wstrzymać ruch pokrywy bagażnika. W tym celu należy krótko nacisnąć dowolny element sterujący. Po zatrzymaniu pokrywy bagażnika można zmienić jej położenie ręcznie lub wznowić sterowanie elektryczne, ponownie naciskając wybrany element sterujący. Maksymalną wysokość podnoszenia pokrywy bagażnika można zaprogramować. Umożliwia to automatyczne zatrzymywanie ruchu pokrywy bagażnika w wybranym położeniu. Gdy pokrywa bagażnika otworzy się na maksymalną wysokość, ustaw ją ręcznie w wybranym położeniu. Następnie zapisz położenie pokrywy bagażnika, naciskając i przytrzymując przycisk na pokrywie bagażnika przez ponad 3 sekundy. Do zamykania pokrywy bagażnika służą elementy sterujące wymienione powyżej. Przycisk zamykania znajduje się w dolnej części pokrywy bagażnika. Funkcja sterowania pokrywą bagażnika w trybie wolne ręce umożliwia otwieranie i zamykanie pokrywy bagażnika, gdy masz zajęte obydwie ręce. Funkcja jest dostępna wyłącznie, gdy pojazd stoi z wyłączonym silnikiem. Funkcja nie działa w fazie automatycznego wyłączenia silnika przez system Stop and Start. Mając kartę Renault przy sobie, wykonaj płynny ruch nogą, suwając ją pod zderzak w strefie działania systemu. Zamykanie odbywa się w analogiczny sposób. Po wykryciu polecenia zamknięcia, pokrywa bagażnika zamyka się po około 3 sekundach, co zostaje potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Szerokość obramowania bagażnika wynosi 571 mm, a wysokość między progiem bagażnika a pokrywą bagażnika 1074 mm. Takie wymiary powodują, że część bagażowa jest doskonale dostępna. Otwierana klapa w oparciu tylnej kanapy ułatwia przewożenie długich przedmiotów, takich jak narty. Sztywna podłoga podzielona na dwie części oferuje przestrzeń 86 dm². Dostępne są dwie konfiguracje. Położenie niskie, umożliwiające maksymalne powiększenie powierzchni bagażowej, oraz położenie wysokie, które umożliwia złożenie oparć foteli w taki sposób, aby tworzyły płaską powierzchnię bagażową. Część podłogi można ustawić pionowo, aby podzielić bagażnik. Kanapa dzielona w proporcji 1/3-2/3 jest wyposażona w system Easy Break, który umożliwia składanie foteli od strony bagażnika za pomocą dwóch dźwigni. Pojemność bagażnika z rozciągniętą roletą wynosi 572 dm², natomiast po złożeniu tylnej kanapy wzrasta do 1700 dm². Długość powierzchni bagażowej wzrasta z 1116 do 2010 mm. Aby zwinąć roletę bagażnika, należy lekko nacisnąć uchwyt i podążać dłonią za jej ruchem. Aby wymontować roletę bagażnika, należy odblokować zaczepy mocujące ten element. Montaż odbywa się w analogiczny sposób.